Dzień dobry, wieczór, z tej strony ponownie Starki, no i cóż, widzimy się w grze Elden Ring. I tak, nie wiem, czy coś więcej mi do powiedzenia, poza tym, że... No niestety, przeklikałem przez przypadek nowy dialog u Kowala, który tam po prostu mówił, że te oczy skrywają historię pretendenta, który dopadł swoją ofiarę, teraz pokazuje broń. I tak, my jesteśmy tutaj, ponieważ stwierdziłem, że chciałem zobaczyć, jak ten konstrukt się będzie ulepszał. Przynajmniej za kamienie kowalskie poziomu, no, pierwszego, za dwójki już niekoniecznie. 137. O, no niestety jest gorszy niż to jeszcze. A szkoda, tamten ładnie wygląda. Ale dobra, to jest jedna rzecz tak naprawdę, jeśli chodzi o wszystko. A druga jest tutaj Ufi. Dlatego, że dowiedziałem się, że trzeba dać jej się przytulić, żeby móc z nim pogadać. Więc no, będąc totalnie szczerym, to nie pamiętałem takich rzeczy, ale na szczęście szybko dowiedziałem się od stosownych osób o tym, więc tak. Zaraz to nadgonimy. Tak, błogosławieństwo Baldachimu i porozmawiaj w tajemnicy. After I received the warmth and lively vigor from a number of champions, I lay with the remains of an exalted noble. To grant him another chance at life, to do so is the purpose of my being. But before I could bear the noble into new life, I was awakened by the guidance of grace. And chased from my birthplace. Pray, be kind. Despite all that, I still wish to be a deathbed companion. So please, let me hold you like this. Nie kojarzyłem. Ale oczywiście. I przy okazji, co czujesz? Nie wiem, o co chodzi, ale zobaczymy. Have you ever heard of Black Knife Prince? Dear Roger likes to talk of them when abed. And the ancient plot, in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. Okay. These grand affairs are hardly my forte, but dear Roger began to weep as he spoke. In truth, I've heard tell from someone else about the Black Knife Prince that fascinate dear Roger so. Oh. But it wouldn't be right to give this to him, stuck as he is in the Round Table Hole. Perhaps you could make use of it? Okay. Dziękuję, Fio. I tak. Nie kojarzę tych opowieści, więc może jest coś naprawdę nowego. Tak czy inaczej... Naprawdę zacznę patrzeć inaczej na tych żyjących w śmierci i tym podobne. Tak czy inaczej to już usuwamy. No nie będę tego potrzebował aż tak bardzo. I tak, jak to mamy za sobą, to dziś mogę powiedzieć, że szykuje się bardzo dużo akcji. Zanim wszystko, to jednak usiądę tutaj. Chciałbym... Jako pierwszą rzecz na dzisiaj spróbować zeskoczyć z balkonu. Gdyż tutaj właśnie dzieje się coś bardzo ciekawego i niebezpiecznego zarazem. Ale czemu by nie? Mogę spróbować swoich sił, zobaczcie. Alberich oszalał język, dokonuje najazdu. Nie, nie. Ale tak, grzeczny ukłon, będziemy musieli go wykonywać zawsze przed takimi walkami. I mamy naszego oponenta. Bo to co ciekawe, nakłada i mróz, i krwawienie. Czasem my, którzy nie mamy dostępu do ani jednego, ani drugiego, ale... Mam być szczery, to do mrozu chciałbym mieć dostęp, bo mróz jest naprawdę świetny. Krwawienie niekoniecznie aż tak bardzo. Ale tak, najgorsze jest to, że w sumie zaraz właśnie na nas mróz wejdzie, a nie chciałbym tego. I proszę, dlaczego nie chciałem? Dobra. Dobra, damy radę, czy nie? Nie wiem.
Okej, nie wiem, co on tam narobił. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Na wszelki wielki spróbujmy swych sił. Okej, nie, to nie ma sensu. Pokonam go w taki sposób, dobra. Udało się. Trzeba bardzo dobrze, bo kiedyś się z nim dosyć bardzo męczyłem. O! Derczy język? Przepraszam, że co? Się nie kojarzę. Aha. Okej. Okej, może to już w sumie było, tylko nie pamiętam. No szczerze, naprawdę nie mam pojęcia. Może ten przedmiot istniał, może nie. I przygoda się tak, zaszyfrowana pata. Brakuje tylko odszyfrowanego pon. Słucham, wiem, ale no musiałem po prostu. Tak czy inaczej. Jest to fajna broń typu pięść na ten, na wiarę. Ale wymaga jej bardzo dużo, bo bodajże aż 30. Ja się zaraz nawet mogę sprawdzić, ale... No, ja tylko tutaj mówię o tym, co mi się wydaje, że myślałem, że tak było. O czym przy Rozier coś więcej powie. Nie, nic nowego nie masz. Niestety. Dobra. W takim wypadku... Chyba naprawdę nic już dla nas nie ma do roboty. I można wyruszyć na wielką przygodę. Poprzez bardzo wiele różnych miejsców. Zaczynając od w sumie... Ha, to jest w sumie dobre miejsce. Mamy to zaznaczone? Nie wiem, tak czy inaczej jedziemy tutaj. Bo tak, tu tak czy inaczej muszę pojechać. Potem chyba gdzieś tu będziemy mieć też miejsce. Trzeba się udać. I tak po prostu z pamięci na szybko. Potem z innych to tu, definitywnie, no i... Więc mam wszystko zaznaczone. Można zaczynać. Zacznijmy jednak od tego miejsca, bo tu jest dużo spokojniej przez większość dnia. Tak najłatwiej by było to powiedzieć. Akurat trafiliśmy na najgorszą porę, czyli tą jedyną, kiedy tutaj jest totalnie niebezpiecznie, ale... No niech i tak będzie. Damy radę. Będzie fajnie. O, to jest troll. Jak już widzę trolla, to... Czemu nie? Ubijmy. Bo, jeśli mam być totalnie szczery, trolle to jedno z najlepszych early game'owych źródeł expów. No zobaczcie po prostu, jak łatwo jest go pokonać. A daje 1000, więc... Worth it. Very much worth it. Co tu mamy? Kryształowa łza z plotu siły. A, chyba odbija to siłę na jakiś czas, jak się to włoży do butelki i się wypije. Tak mnie się wydaje się. Mogę się mylić, rzecz jasna. Wrażenie niestety. Pijmy trochę butelki czerwonej i... Czapa jest tutaj... Chyba w tym kierunku? Dobra, tu jest. Była czwórka, to była trójka. Gorzej, że słyszę dużo wilków, co mi się nie podoba. Okej, jest miejsce łaski i... Mam farta. Chyba mam farta. Mam farta i tu wielkiego. Powiem szczerze. Nie chcę go zmarnować, pogadajmy od razu z tym gościem. Name's Bernard. Tarnished, just like you. Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in the guidance of grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? Nie mam pewności, szczerze mówiąc. Nie ta postać. Honest to a fault, I see. Such thoughts won't behoove you as a Tarnished. But there's nothing wrong with that. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good tarnished,
like you. Czemu by nie? Ogólnie tak, to miejsce jest naprawdę cenne, można się nauczyć świetnych, i to powiem wam szczerze, naprawdę świetnych manewrów. I osobiście mogę tak właśnie nawet polecić, że jeśli gracie sobie właśnie wojakiem jakimś takim czy coś, zakupcie sobie jakieś tej zdolności, bo mogą wam się przydać do różnych rzeczy. Ja jednak ze wszystkich chciałbym to. Park umiejętności. Przyda się naprawdę. There's a myriad of battle arts in these lands that I've yet to discover. Mementos of all the warriors who raised their arms in battle. Lost and died. A fine tale all told of true chivalry romance. Dokładnie, dokładnie. That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle, to death itself. Okay. Well, until we meet again. Okay. Teraz zobaczmy, czy w sumie będziemy mieć znowu takiego farta, czy już niekoniecznie tym razem. Nie, nadal jestem fart. Okej, okay, to dla tych, którzy nie wiedzą, o co mi chodzi. Zaraz spróbuję to pokazać, bo warto by było moim odczuciu. Tylko nie wiem, czy będę w stanie, czyli to odpocząć do odpowiedniej pory. Do zmroku, proszę, żeby teraz było. Nie, chyba za wcześnie. Albo czegoś innego nie zrobiłem. Dobra, tak czy inaczej, to jest ogólnie jedno zagrożenie bardzo wielkie. Może się pojawić, w sumie nie wiem w jakich warunkach, wiem tylko, że to jest w nocy. Ale no, jak? Nie ma jakby opcji, możliwości, to... Aż nie będę się tym przejmował i... Okej, okay, pamiętam to miejsce. O Jezu, jak się tu męczyłem kiedyś. Tym razem... Proponowałbym jednak się nie męczyć. A i tak tutaj to wszystko ugrać i... Póki pamiętam, czy mam przygotowane max słoików? Tak, mam słoiki. Tak, to, że on chciał nim rzucić, przypomniało mi o tym, że tutaj... Wam też by się przydały. Teraz 110, okej, okay, muszę mieć bardzo słabą odporność na ogień. I tak, jeśli chodzi o ten obóz, w którym teraz jestem tutaj, powiem całkowicie szczerze. Nie ma w nim niczego wyjątkowo cennego, z tego co pamiętam. A mogę źle pamiętać. Ale chcę po prostu się nim zająć, bo pamiętam, że sprawiłem kiedyś problemy spore. Tym razem chcę właśnie sprawdzić swoich sił w starciu z nim. Może taką techniką bardziej wstępu, na spokojnie. Zobaczymy, jak sobie poradzę. I okej, okay, mamy tu rycerza. Powiem, że to był problem, bo nie będę ukrywał, nie umiem z nim do końca walczyć. Tak czy inaczej teraz zgiń. To on mi sprawił problem, to tym razem nie będzie żadnego. Jeśli był tu ktoś inny, coś innego, to szczerze nie mam pojęcia. Okej, okay, były jeszcze piesy, ale... One żadnego zagrożenia czy wyzwania nie sprawiają na razie. Jakby tak pozostało, szlachetne mięso. Do tej pory nie pamiętam, do czego ono służy, ale wiem, że daje jakieś bonusy fajne. Chyba do obrażeń fizycznych po prostu. Czyli coś nie dla tej postaci. A skrzynia ze skarbami co tu ma? Tarcza żelazkowa z herbem bestii? To jest coś w ogóle dobrego, sensownego? Nie. Po prostu tarcza. Ten obóz nie miał nic? W ogóle? Totalnie? Wydawało mi się, że chociaż jedna rzecz jakoś tu powinna być. Może pomyliłem go z innym. Tak czy inaczej... Przynajmniej nie będę miał potem wyrzutów do siebie, że się nim nie zajęłem. Więc tak, oto i... Ops. I teraz tak, po przewrotce powinienem zrobić fajne cięcie. Tak czy inaczej, no, macie tutaj dowód na to, że albo mój kostur jest słabszy, albo nie ma naprawdę słabą odporność na ogień. Obie wersje są bardzo prawdopodobne. Tak czy inaczej, jedziemy tutaj. Zaraz usłyszymy wołanie o pomoc od bardzo fajnej postaci. O, nawet go widać. A, tylko widzę, że nie trzeba będzie w żaden sposób kombinować, więc... Hyc, hyc, hyc.
Tak, słyszycie. Hello? Hello? Oh, my stars. I'm so happy to see you. I am Alexander, also known as the Iron Fist. And as you can see, I'm stuck here. Please, can you help me out of this? My Jasne. Thanks, a thousand thanks. Just give me a good smack from the rear with something nice and big. And I'll pop clean out, I'm sure. Don't dally. No, there's no need to fret. I'm very well trained. Okej. Okay. Patrzmy, czy mamy jakąś stosowną broń? Mamy pałkę. Chyba najstosowniejsza ze wszystkich. Więc tak, bierzemy pałkę w dwie łapy i... Udało się. Okej. Okay. Well played, good sir. Well played. Though that mighty wallop of yours almost spelt the end of me. Uwielbiam gościa, naprawdę. Well, I'm out now, and that's what counts. I thank you. And as a token of my appreciation, I'd like you to have this. Kolejne szlachetne mięso. Once again, pleasure is mine. I am the warrior Jar known as Alexander. Iron Fist Alexander, in fact. I journey to the east, where I intend to further my education in the ways of war. And beyond these lands lie the scarlet, rot-blighted Kaelid wilds. And upon their southern edge is Redmane Castle, in which a festival of combat is being held. I'd heard whispers of such festivities before. Doesn't the notion set your breast aflutter? Ja przyprawiam, niestety. I'm heading to Redmane. Dobra. O, to już tyle. Okej. I w sumie już niby zwiedzać różne rzeczy. To jest i trochę ciekawych miejsc, mniej lub bardziej. Ale na... Nie będę się tym teraz zajmował. Oj, co to nie? Teraz to chciałbym pogadać z kimś innym jeszcze. Jak z nim pogadam, to potem trzeba będzie się zająć paroma sprawami. Tylko najgorzej. Głowie, których jak widać nawet magowie nie są w stanie dobrze ubijać. Nienawidzę ich. Tak czy inaczej, tutaj... A stąd już... Nie trzeba będzie daleko. Bo jest tutaj co prawda jeszcze parę miejsc, parę rzeczy do ogarnięcia, ale spokojnie. To już będzie szybkie dosyć. Głównie dlatego, że tutaj... Ha, jakby to nazwie określić... To co jest tutaj... Nawet jeśli uda się zrobić, to nie będzie to wszystko. Bo jest parę rzeczy, których nie chciałbym ruszać. Dlatego, że nie wiem, czy mam wystarczająco mocną postać. Mówię teoretycznie, bo pewnie mam wystarczającą, ale no. Jak co? A teraz przywitajmy się z gościem. You must be the new Tarnished. You do well to steer clear of a Gill Lake, fledgling. A dragon roosts there, and it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad, or wish to be burned alive, stay clear of the lake. Okay. Don't be a fool. Turn back before it's too late. Don't be a... Yeah. Niestety. Cymok. I to jest właśnie ta rzecz, którą nie wiem, czy uda nam się wykonać. Ale dobra, gdyby było ciekawiej, to spróbuję. Dobrze, a tutaj mam też ruiny Smoczego Pogorzeliska, bardzo ciekawe miejsce. A dlaczego jest takie wyjątkowe, ciekawe i w ogóle, dowiecie się pewnie niedługo. A
kanapie muszę znaleźć odpowiednie miejsce. W tym typu. O, tutaj nie. Gdzie to jest. Pokazuje to miejsce, którego teraz szukam, ale to nie jest to, co chciałem. Zgiń. Też zgiń. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to pierwsze z takich miejsc, które skrywa takie fajne tajemnice. Tak, to tutaj. Teraz jestem tego pewien. Patrzcie. Nie wiem, czy bez konia da się tu przeskoczyć, ale z koniem się da. Wchodzicie tutaj i macie pokój skarbów. Bardzo fajny. Jest w nim wspaniała broń. To nie żartując, uwielbiam ją. Podwójne ostrze. Pewnie nawet nie mam na nie wymogów spełnionych. Mam to bym był zaskoczony. Ale tak. No, brakuje zręczności. Ostrze. Na razie muszę pokazać moveset, bo jest świetny. Tutaj... Okej, widzicie jak to jest. Nic wyjątkowego, niby. Poza tym, że te ciosy moim zdaniem są fajne bardzo. Ale złapię w dwie rączki i patrzcie na to, no... Uwielbiam po prostu. Możliwe, że później z takich ostrzy będę nosił ze sobą. Mimo wszystko, że chcę głównie polegać na... jak się nazywa? Na zaklęciach. Nie, właśnie dlatego, że je lubię. I są one bardzo przydatne do nakładania efektów. A jak mówiłem już... Na razie nie mam dostępu do mrozu, ale... Z czasem zdobędziemy popioły wojny, które nakładają mróz. A co mają do siebie, to to, że są, jeśli się nie mylę, skulejące się od inteligencji. Dlaczego mówię, jeśli się nie mylę? No to już dlatego, że dawno nie widziałem już ich i nie pamiętam, szczerze. Czy tak, czy nie. A, i tu jest druga część, jakby tego, co jest niesamowite w tym miejscu. To jest kolejny pokój skarbów. Tylko, że on działa trochę inaczej. I to, jak on działa i o co mi chodzi, że trochę inaczej... Zobaczcie się za chwilę. Oczywiście, muszę umrzeć, bo jakby było inaczej. Ale tak, ogólnie działa inaczej. Czy chcę to pokazać teraz, czy jeszcze nie? Przy posągu niech będzie. I powiem, że nie, na razie nie chcę. Ale ogólnie nawet mogę zdradzić, bo i tak tam wejdę i to zrobię. Nie jest to pokój skarbów, a pułapka. Pułapka, która teleportuje gracza bardzo niefortunne miejsce. Tak najłatwiej coś określić. A najgorsze jest to, że jest ona tutaj. O, tak po prostu, na widoku. Usząc gracza, żeby tam poszedł, to otworzył. W szczególności gracza, który prawdopodobnie jest tu po raz pierwszy i mógł jeszcze się nie spotkać z pułapkami w skrzyniach. A nie jest to pułapka atakująca. Haha, you died, tyle. Nie, co nie. Ta pułapka teleportuje do bardzo niebezpiecznego miejsca. A przez bardzo mam na myśli totalnie bardzo. Nie chcę nikogo straszyć, ale jak tutaj się wejdzie jako ktoś, kto ma niski poziom i nie ogarnia, jest to prawie że gwarantowana śmierć. No niestety. Mówię to z własnego doświadczenia. Może to jeszcze był czas, kiedy byłem totalnym nubkiem i nie ogarniałem niczego. A może mam po prostu rację. Ogólnie jest to bardzo... Z mojej pamięci niebezpieczne, podkreślam, miejsce. Kaelit. A teraz tak, ubijmy ich sobie tutaj, bo to jest darmowe. Darmowe trochę run. I strzegam czegoś się. Nie pamiętam wszystko. Powiedzmy takie strzeżenie na zasadzie. A, wrzućmy tu jakiegoś śmiecia, może ktoś będzie się z tym męczył. Go zdobyć, czy coś tutaj naprawdę fajnego było. Ale tak, na razie po prostu to zróbmy i tak. Szkodzi. I zaraz pójdziemy do miejsca, w którym faktycznie może pojawić się ten smok i też last liść. I zaraz smok powinien skoczyć. Nie, jeszcze jesteśmy zdecydowanie za blisko, żeby już smok spotkać. Smok pobliżej był tamtego miejsca. No proszę, smok, pojawiaj się. Jest. Mamy smoka. Ale dobra. Mamy smoka. O nie. Zamiłem.
To teraz pytanie, czy go pokonujemy siekaczem, czy idziemy jakby na łatwiznę? Dobra, pójdźmy na łatwiznę. Siekacz bije więcej, jak widzicie, ale tym ciężej będzie nam przegrać. Okej. Muszę przyznać, od kiedy ktoś mi wprost polecił: słuchaj gościu, ty walcz ze smokami na koniu. No, walki ze smokami nie są wcale takie straszne, jak to początkowo mogło się wydawać. No i patrzcie, robię jakiś atak taki bardziej stacjonarny. Korzystam z okazji, żeby go trochę posiekać. Pięknie jest. I co mogę też w sumie wręcz obiecać, to nie jest jedyne starcie ze smokami, które tutaj zobaczycie. Co jeszcze ważniejsze, mogę powiedzieć, że prawdopodobnie nie jest to też jedna rzecz, jeśli chodzi o smoki, którą doświadczymy. Chociaż może to być błędne stwierdzenie, bo na razie nie wiem, jak to będzie. Jeszcze z tym, czymś, o czym myślałem. No tak, mówiąc najprościej, najbardziej szczerze i tak dalej, nie będę może tego ukrywał. Myślałem o kolejnym jakby podejściu do Elden Ringa znowu, albo na live'ach sobie niezależnie zrobić od tego. Ja właśnie głównie bym spróbował, ale ty masz może z wami zbudować całkowicie odmienną postać. Myślałem, żeby spróbować zagrać pod właśnie jakieś tam te smocze inkantacje czy coś. Bo ta smocza magia pewnie jest świetna, a ja się nią nigdy nie bawiłem. Mam być 100% tak szczery. Serio. Żadna z moich postaci się nie bawiła jakoś szczególnie z smoczą magią, więc dla mnie to będzie też coś nowego. Tak, zostajemy za to smocze serce. I właśnie katedra smoczej komunii. Smocza komunia, czy jakkolwiek inaczej to by nazwać, to jest to miejsce, gdzie zdobywamy smoczą magię. Bardzo fajne miejsce. Najprościej mówiąc. Będąc totalnie szczerym, chciałbym zobaczyć tam smoczą magię, ale tutaj już, jakby nawet powiedzieć, obiecałem komuś, że zagram sobie pod, znaczy, że będę grał pod inteligencję, wybaczcie za skończę szafką. Przez przypadek ją nogą otworzyłem. Ale tak, więc dotrzymam obietnicy, no jesteś magiem. Powiem coś szczerze, że też sam chciałem sprawdzić maga. Ale tak. Ta smocza komunia, czy jak to inaczej nazwać, to po prostu smocza magia. Dosłownie nie wiem, jak inaczej to nazywać. No wydawała się na tyle interesująca, że też strasznie chciałem się tym bawić. Przy czym, jeśli chodzi o to, czemu grałem ostatnio pod wiarę, to tego nie robiłem. Ona się nie skaluje z wiarą za dobrze. One są pod mistycyzm bodajże? Tak się chyba ta statystyka nazywała. Mi śmieszna sprawa, że często otwieram panel statystyk, a nawet nie pamiętam, jak się to nazywało. Aż sprawdzę. Tak, mistycyzm. Więc, no, po prostu nie miałem okazji jakiejś najlepszej. To jest jedna jakby strona medalu, że tak to nazwę. Druga natomiast jest taka, że były tutaj pewne informacje o tej smoczej komunii, które można powiedzieć, że z kodeksem moralnym poprzedniej postaci się trochę, no, nie zgadzały. Nie było w moim jakby headcanonie czy coś, czy w każdej mojej postaci. To nie jest tak, że robię wszystko, co się da. Zawsze. Tylko są rzeczy, których po prostu nie zrobię. Oczywiście są wyjątki od tego, że robię coś, co normalnie bym nie zrobił, bo pierwszy raz gram w Elden Ringie, chciałbym jak najwięcej doświadczyć, albo wam chciałbym pokazać po prostu najwięcej perspektywy serii na YouTubie. Jak na przykład Gelmir i ta cała posiadłość Ognistej Góry, czy jak to się nazywa. Osobiście poprzednią postacią bym tego po prostu nie przechodził. Tom? Nie wiem, ale tym od smoczej komunii możliwe, że nie miałbym problemu powiedzieć tak, to będzie postać, która by dała radę i tak, to jest kolejna rzecz na temat właśnie świetnej osoby.
postaci, z którym jest Yuria, ten cały. Tam było. On poluje na tych od zbrukanej krwi, czyli jakichś takich... Łatwiej mówiąc, co są ci... No, powiedzmy po angielsku tarnished, otóż... Są jakby obłąkani, czy coś tego typu i atakując swoich. Tak, chyba to najłatwiej określić. A teraz idziemy dalej, bo teoretycznie to jest bardzo fajne miejsce. Też fajne rzeczy tu są. Dlatego też stwierdziłem, że tu przyjdę. Jest tu jeden z ciekawszych NPC-ów, tak przy okazji powiem. Dla tych, którzy wiedzą, kto to jest, nazywany był różnie w polskich wersjach. Czasami Łata, czasami Patches. Ale co mówiąc, ten jeden skemer, który zawsze próbuje oskemować gracza na jakieś rzeczy. Lubię gościa przez to, jaki potrafi być czasami, najdelikatniej mówiąc, przedsiębiorczy. Robi różne problemy postaciom graczy, to prawda. Potrafi robić jeszcze jakieś inne, nie wiadomo co, ale... z reguły jest w porze gościem. My tutaj na arenę walki z bossem i nikogo nie ma. To jest ciekawe. Nieważne, jak długo będziemy czekać, teoretycznie nikt się nie pojawi. A wyjść nie możemy. Żeby cokolwiek się stało, musimy ruszyć w tą skrzynię. I proszę, zeskoczył stamtąd. Tak, to zabiorę i proszę. Mamy Patchesa. Bardzo słaby. Zresztą powiem tak, da się zginąć. Sprawdzałem to. Ale gdzieś tam jakoś się chyba też da błagać o łaskę, teoretycznie. Jedna nas oszczędza. Teraz można go albo zabić, albo można poprzeczekać, żeby zaakceptować jego poddanie. Well, what do you know? You're tarnished, like me. Now, how did I get that wrong? I took you for a demi-human or some such. An innocent mistake, I assure you. Well, water under the bridge. Now we're squared up. How about we play nice from now on? Niech będzie. A true man of reason. Just what I like about you. I'm Patches. Patches the Untethered. Tarnished like you, only free-spirited. Nomadic, you might say. Only for now, those retired soldiers turned bandits. And they're paying for my gruel. In exchange for my, well, showing them the ropes. But honestly, this looting racket is bloody terrifying. Frankly, I'm ready to wash my hands clean. Maybe set up a legitimate shop. So don't be a stranger. I'll be ready to wheel and deal come next time. Mhm. Wspaniała rzecz. I teraz najlepsza sprawa. Wyjdź z gry. Tak, główne menu. Jak to się zrobi, jeśli się nie mylę, otworzysz sklep. Załatwione. I proszę, już jest w innym miejscu. Well, nice of you to drop in finally. It's all a bit ad hoc, but I'm sure you'll find something. And welcome to Patches Emporium, where you won't need a refund, because everything's top notch. I tak, można odkupować też od niego różne rzeczy. Nie są najtańsze. Ale no. Wie co trzeba. O, mam trochę runów. No, na wszelki wielki też można wziąć.
jest ogólnie coś, co pozwala teoretycznie właśnie trochę Margitę osłabiać. Wezmę, by czemu by nie. Tak, reszty nie trzeba. Już ty. Those bandits make a clean break. Now they're all suppliers, and good ones at that. I mean, they don't understand a word I'm saying, but it hardly matters. We have a natural connection. They're all foot soldiers, survivors of a defeated army, worked to the bone by their high and mighty lord, only to be thrown out with the rubbish. It's the same old story everywhere I go. Mhm, tak, tak. Jeśli chodzi o skrzynię, to jak można się spodziewać, po czasie jest to pułapka. Wondering what's inside the treasure chest. Well, it's a nothing too special. Just something I'm saving as thanks for a very valuable customer. But then again, it would fetch some spectacular coin. And besides, this valuable customer could be a long time coming. Huh? Everything is give and take. Give and take. Okay. Ogólnie mówiąc, już tego ruszać nie będę. Jak mówię, tam jest pułapka. Taka, która nic sensownego nie robi, więc... wracamy. W sumie mógłbym powiedzieć, że na tym kończymy dzisiejsze spotkanie. Ale jeszcze nie. Jest jeszcze jedna rzecz i jedno miejsce, które koniecznie muszę wam pokazać. Poza tym, że jeszcze trzeba z Jurim znowu pogadać, moim ulubionym gościem. Żartuję, naprawdę jest jednym z moich ulubieńców. Postacie i tak dalej. Bardzo możliwe, że nawet jeśli będę grał sobie tą następną postacią, co tak czy inaczej będę... można powiedzieć... chciał... taką samą zbrojkę, jak on ją nosić. Uwielbiam po prostu estetycznie tego gościa. Z charakteru też. I zbroń, którą by się posługiwał, gdybyście mieli okazję go zobaczyć. Też. Bo nosi on, nie pamiętam, jak się nazywała, ale ogólnie jest to najdłuższa chyba katana w całym Elden Ringu. Dosyć fajna broń. Jeśli nie mylę, poprzednia postać teoretycznie nosiła przez pewien okres. Co nie zmienia czasu, że pewnie tutaj też bym sobie ubrał. Miał okazję. I teraz tak. Nie pamiętam, czy jest to długa lokacja, czy nie. Pamiętam tylko, że dużo w niej farmiłem swego czasu kamienie. Właśnie to jest ważna rzecz. Da się tutaj farmić kamienie. Jest to pierwsza kopalnia, tak można de facto powiedzieć, którą będziemy zwiedzać. To miejsce, do którego się udaliśmy, to tunel pogrobny. I to jest właśnie ta ostatnia rzecz, którą chciałbym jeszcze dzisiaj wam pokazać, zanim będziemy kończyć. Same tunele mają sobie takich gości, kamień kowalski. Czy powiesz, no okej, to czemu, dlatego użyłeś tych kamieni dzisiaj? Odpowiedź brzmi tak, bo tutaj nagromadzimy ich dużo. To jest pierwsza jakby sprawa, druga jest taka, że niebawem tak bym zdobył prawdopodobnie sposób na handlowanie nimi. Dosłownie, wiem, że to jest, bo tam bardzo duża część tych jakby kamieni będzie dostępna do kupienia ostatecznie, poza tym kilkoma ostatecznymi jakby. Ale to jest tylko kwestią. Ale druga sprawa, że nawet jak nie będę miał do kupienia nieskończonej ilości, czy nie zdobędę ich tutaj dużo, prawda jest taka, nie inna, że po prostu... proszę. Można na nich je farmić. Tak. Nawet jeśli nie zdobędę szybko tego sposobu na kupowanie ich, to można je sobie farmić. Zlepszanie wszystkiego na plus 3. Przynajmniej jeśli chodzi o te kamienie. To jest takie... no dobra, czemu by nie. Tylko też jeśli znajdę jakąś fajną broń, która jest ulepszona za zwykłe. Tarcze czy cokolwiek. Prawda jest taka, nie inna, że prawdopodobnie będziemy to ulepszać na plus 3. Wybacz cięcie, ale... no. Informacje od domowników. I teraz tak, ważna sprawa. Jedząc tą windą, trzeba być blisko tej krawędzi i być gotowym na skok. Bo mamy tutaj do czynienia z ciekawymi rzeczami. A konkretnie mówiąc z tamtym. I przy okazji brawo, zlamiłem zła krawędź. Może uda się i tak jeszcze doskoczyć?
Uff, nie doskoczyłem. Niestety. Ale tak, ogólnie mówiąc, to uważam, że są też takie fajne znaczki, sekrety i tak dalej. Więc przygotujmy się jeszcze raz. Zresztą nie radzę tego robić teraz. Dopiero jak będzie się jechać z powrotem. Okej, to była ta strona chyba. Aha, tak. Taka właśnie mini, jakby półsekretna miejscówka. Teoretycznie bardzo niebezpieczne, bo jest ich tutaj dużo. A co niektórzy jeszcze potrafią eksplodować, tak prawda? W szczególności jeśli zaatakuje się ich ogniem, co w sumie znowu uderzą. Brawo. Odłamał błyskamienie, nie pamiętam co zrobiło, ale to był jakiś taki ciekawszy. W sumie nawet pokażę, jak to działa. Patrzcie. Ten chyba już jest gotowy do eksplozji. Prawie że. Tak. Patrzcie. Uderzą ogniem i po chwili coś takiego. I teraz jeszcze ważna ciekawostka, dla tych, którzy tu ewentualnie by przychodzili. Ci wrogowie są odporni bardzo na takie fizyczne, a większość broni się od nich odbija, więc ostrożnie z tym. Dobra, zjeżdżamy dalej. Jeśli nie mylę, polazą w ogóle teoretycznie całkowicie, stuprocentowo tajemniczą drogą. I tak, tam można też sobie skakać. Znowu, jeśli nie mylę, jest tam coś ciekawego, więc mogę to zrobić. Wam pokażę, ale zanim to idziemy do ważniejszego miejsca, jeśli się nie mylę, ja. Dosyć ciekawa rzecz. I dla bardziej spostrzegawczych, to już wiadomo, o jakiej rzeczy mówię. Uwaga. Troll kamienny kopacz. Bossu. Albo minibossu, zależy jak na to spojrzeć. Do najpotężniejszych nie należy na szczęście, ale to zasługa tylko i wyłącznie tego, że jesteśmy magiem. Gdybym był wojakiem, miałbym tu teraz dużo ciężej. Nie pamiętam, jak było w sumie z inkantacjami, czyli z cudami. Ale tak. Jest takim tutaj bossem bądź minibossem, zależy jak kto chce kategoryzować. Jak pokazałem, nie jest on zbyt mocny. Nadal można tu zginąć, żeby nie było. I chyba jest podatny na magię w ogóle, jak tak myślę. No. I teraz ważna rzecz, nie pamiętam, czy za... Okej. Okay. Za pokonanie go nie dostajemy. A niczego fajnego jako tako, jeśli chodzi o kwestie... kamieni kowalskich, ale dostajemy medalię Ryku, co... wzmacnia co niektóre, jeśli się nie mylę, ataki? Ryki i ataki zienięciem. Bardzo dobre dla tych, którzy będą grać właśnie pod smoka. No, fajna sprawa. A teraz, jadąc tutaj z powrotem, trzeba dokładnie popatrzeć, co, jak, gdzie, kiedy. Jakie chyba z tej strony tym razem zaczynają się te takie tutaj spadki, po których można skakać. Mhm, tam kawałek wyżej może, że było. A, tam wyżej też było. Ale okej, okay. Tutaj chyba nie było za dużo, nie, jest, dobrze pamiętam, że są tutaj fajne rzeczy. Pierwszy złoty run jeden, który daje takie nic w sumie, ale jest też coś cenniejszego, patrzcie tutaj. Ponury kamień kowalski, jeden. Dlaczego to jest ciekawsze? Otóż ponure kamienie kowalskie można przyrównać do tego milczącego tytanitu, nie pamiętam jak się on nazywał teraz, dawno grałem w Dark Soulsy. Ale ogólnie można powiedzieć, że to jest ten tytanit, który służył do ulepszania tych takich specjalniejszych broni w wszystkich częściach. I chyba to był migoczący. A może jakiś inny. Naprawdę nieistotne. To, co jest istotne, to to, że ten tytanit, podobnie jak te kamienie kowalskie, są w teorii droższe. Każde pojedyncze ulepszenie z jego udziałem jest dużo cenniejsze niż, jakby to sobie powiedzieć, z udziałem zwykłych. Ale mniej poziomów ulepszeń, to jest ważne. Ale również każde pojedyncze dużo więcej daje. Każdy taki jeden kamyczek dużo daje. Przy czym tutaj nie jestem w stanie powiedzieć ze stuprocentową pewnością, czy więcej niż jedno ulepszenie za kamyczek jedynkę, czy tylko jedno. Ale to teraz nawet nie jest takie ważne. To co jest jednak ważne, to właśnie sama kwestia tego, że mamy taki kamień. Nawet nie wiem, czy wcześniej mieliśmy, czy nie. Następnej kategorii.
i mieliśmy, no ale dla porównania proszę. Mamy odpowiedź, co to tylko zna jedynkę, ale mamy dwa. Czy kiedy tych zwykłych mam 15? Jak mówię, to jest naturalna rzecz, że tych specjalnych będzie mniej. Ale no, po prostu chcę, żebyście wiedzieli i robiliśmy wszystko, teoretycznie. Tym samym mogę wam powiedzieć, że skończyliśmy teren tej kopalni. A co za tym idzie, mogę spokojnie skończyć odcinka. Czy wyteleportować? Mogę? A no mogę. Więc tak. Na tym kończymy. Cały odcinek. Czy... Ach, wieczorby na pewno? Nie, jeszcze nie. Jeszcze pogadamy z Jurią i pokażę wam, dokąd prowadzi ta pułapka. A tam, gdzie ona prowadzi, chociaż jest bardzo niebezpiecznie w moim odczuciu, tak, nadal tak uważam. A cóż, i tak chce się udać. Więc nie będzie żadnej straty dla mnie. A póki co jedziemy do Jurii, który chyba jeszcze tu będzie nadal siedział. I no. Jak już tutaj się spotkamy, pogadamy. Nie ma go? Zapiłem okazję, czy... Gdzie on teraz jest? O! Ale szkoda, że przegapiłem okazję. Aż dajcie mi chwilę, aż sprawdzę. Czy gdzieś nie da się go znaleźć jakoś szybko. Ja odpalę internety. Nie lubię takich rzeczy, ale po prostu chcę, bo lubię z nim gadać. Okej. Okay. Jesteśmy z powrotem przy wszystkim Patchesa. Gdyż, iż ponieważ okazuje się, że teraz on tutaj mniej więcej będzie, więc... Warto z nim pogadać. Tak słyszałem, że gdzieś tutaj będzie. Pytanie tylko gdzie, bo... No nie widzę go znowu. A szkoda, chciałbym naprawdę sobie z nim pogadać. No... Nie mówcie, że coś zepsułem. Aż szkoda. Cóż, w takim wypadku będzie trzeba z nim pogadać na inną okazję. Albo na tym jeszcze następniejszym podejściu, bo jak mówię, no... Definitywnie chcę mi się grać jeszcze czymś innym. A mogę prowadzić dwie postacie naraz, czemu nie? Jak mówię, jedna odcinki, druga streamy. Albo jakoś inaczej coś się wykombinuje. Ale dobra, no niestety nie ma gościa, więc na tym będziemy kończyć. Tak. Jedyne co jeszcze zanim całkowicie skończymy. Właśnie jedziemy do ruin. Tam, gdzie te ruiny nas zaprowadzą, już definitywnie będzie koniec epizodu. Albo mówiąc wprost, będzie to zapowiedź tego, co czeka nas w następnym epizodzie. Tak to najłatwiej nazwać. Może być teoretycznie bardzo ciężko. Bardzo irytujące. Pełne po prostu emocji. Pełne potu, krwi i łez. Mnóstwo wszystkiego tam będzie. Oj, mnóstwo. Ale ja się cieszę. Bo się nie mylę. Miejsce, do którego właśnie to nas przerzuci, jest niezwykle cenne. Pod wieloma względami niezwykle cenne. Nawet więcej... Więcej względów, dlaczego to jest cenne, niż wam się wydaje. Cześć, szczurek, zostaw mnie w spokoju. Cześć, drugi szczurek, też mnie zostaw, nie chcę mi się tam bić. I oto nasza wspaniała skrzynia, w której jest przewspaniały skarb. O nie, to opłapka. Nie wiem, czym taki głos robię, ale czasami tak mam. Że po prostu jak wiem, że coś jest takie tragiczne, czy coś takie, o nie. I co teraz zrobię? Nie wiem czemu. Chyba mi się zaczęło od tego, że gadałem tak, żeby wkurzać siostrę. Bo często postacie z bajek miałem takie, że o nie, to za smutne zdarzenie. I tak dalej. Ale tak czy inaczej, no. Oto i miejsce, w którym jesteśmy. Kryształowe tunele serii, czegoś tak. Mam tu jeszcze jakieś inne rzeczy. Jest to tutaj. W Kelly, tak mówiłem. Nieopodal bagna. Jesteśmy tu uwięzieni, teoretycznie. Praktycznie niekoniecznie, bo to się łatwo stąd uciec. Ale... Ucieczka z tego miejsca, bądź inne rzeczy, które tu są, to następny epizod. A na tym naprawdę dziękuję wam wszystkim za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.